ten gąsik jest szybki. Bo on ma te urocze i przerażające nóżki. O, i co mi po tych skrzydłach? Z nimi nie zalecę daleko. Czy gąsik był taki głodny, kiedy go znalazłaś? Nawet jak był mały, miał okrutny apetyt i rzucał się na wszystko, co zielone. No właśnie! Mama powiedziała, że gąsik musi jeść dużo zieleniny, żeby nabrać siły. A ponieważ nie jest w ogrodzie, wżera się we wszystko, co jest zielone tutaj w szkole. Właśnie, w sali teatralnej są przecież zielone krzesła. Zielona podłoga? No i te wszystkie pyszne ciasteczka w stołówce. Ale pyszne. No racja, to ja zjadłem. Szukamy rzeczy zielonych. Tak znajdziemy gąsika. Dalej! Ja! Tutaj gąsik najwyraźniej już był. Tam! To robota gąsika? Jakim cudem wygryzł taką dziurę? Coś mi się zdaje, że ten gąsik już nie jest taki malutki. Myślę, że on je wszystko, na co się natknie tutaj w szkole. I właśnie przez to robi się coraz większy. Pośpieszmy się. Wow! Gąsik? On jest niewiarygodny! Musimy go stąd wyciągnąć, zanim urośnie jeszcze bardziej. Chodź tutaj, gąsik. Przepraszam, że zabrałam cię do szkoły, ale teraz weźmiemy cię z powrotem do ogrodu. O nie! Co się tu dzieje? Świetnie! Nie przegapiliśmy przemiany! Ale on teraz w każdej chwili może przypotwarzyć się w automotyla. O, jeszcze tylko tego brakowało. O nie! Drużyna koszykówki ma trening! W moim vlogu odcinek z gąsikiem to będzie hit! A! Ojej! Gąsik! Mam go, mam go! O, może i nie mam. Ale fajna piłka! O, nie tak sobie wyobrażałam wielką przemianę gąsika. Jak ja mogłam go zabrać do szkoły tak daleko od ogrodu? Spokojnie, Ina. Zaraz go zabierzemy. Musimy odwrócić uwagę drużyny. Możemy im podrzucić inną piłkę. Czy gąsik powinien tak robić? Mama mówiła, że on świeci na chwilę przed wyjściem z kokona. Tego nikt nie może zobaczyć. Mam pewien pomysł, ale musicie mi wszyscy pomóc. Pola, Edgar, wy przejmiecie gąsika. Jak go zdobędziecie, przekażecie go mnie. Wtedy Magda rzuci drużynie inną piłkę. Ale gdzie ty znajdziesz taką drugą, śliczną, świecącą piłkę? Zaraz? Chyba nie myślisz? Oczywiście, jeśli się zgodzisz, poradzisz sobie. Niech będzie, że mi odbiło. Jak to piłce? Trzeba się pośpieszyć. Jest coraz jaśniejszy. To ja przejmuję. Emi, przygotuj się. Jestem okrągłotki. Mam go! Leć, Emi! Wow! On zaraz wyjdzie z kokonu! Niesamowite! Udało się! Cześć, gąsik! Ale mało brakowało! To ja już chyba wiem, jaki będzie mój ulubiony transylwański zwierzorek. Subskrybuj kanał, by znaleźć więcej filmów i przełącz się na Disney Junior, gdzie czekają twoje ulubione seriale.